Powiedz Markowi Woźniakowi, że rozmawiałam z Edytą Górecką. Poznałam ostatnio panią Edytę Górkę i panią Ewę Woźniak. Widzieliśmy wiele obrazów Jana Matejki. W tym biurze pracują państwo Piotrowscy. Mam list dla pana Tomasza Olszewskiego i dla pani dr Marty Nowak. Magdalena Malik wyszła za mąż za Filipa Boreckiego i teraz nazywa się Magdalena Malik Borecka. Chciałam się umówić na wizytę do dr Iwony Szwed. Pan Kraśko prowadzi salon fryzjerski. Lubię chodzić do pana Kraśki. Jedziemy na długi weekend do Zakopanego. Właśnie rozmawiamy z twoim dobrym znajomym. Nie znasz jakiejś dobrej krawcowej? Nie zapomnij o czesnym. Trzeba wpłacić pieniądze do poniedziałku. Irina przygotowuje obiad dla rodziny. Oni przygotowują prezentację na zajęcia z biologii. Profesor przygotowuje wykład. Oni na pewno przygotowują jakąś niespodziankę. Codziennie biorę prysznic rano i wieczorem. Kasia teraz bierze kąpiel w wannie. Zawsze biorę urlop w sierpniu. Piotr musi brać antybiotyk przez 7 dni. Zawsze wracam do domu za 15 trzecia. Czy pamiętasz o której godzinie jest mecz? Tomek wieczorami słucha muzyki. Kilka lat uczymy się języka angielskiego. Czy śpieszycie się na wykład? Oni tańczą salsę w każdy weekend. Piję herbatę i wracam do pracy. Profesor podpisuje indeksy. Oni piszą test z matematyki. My pracujemy w kawiarni i studiujemy zaocznie. Sylwia, Monika i Natalia mieszkają razem w Warszawie. Często wspólnie gotują. Są świetnymi kucharkami, dlatego koledzy przychodzą do nich na obiady i na kolacje. Sylwia lubi kuchnię śródziemnomorską i często przygotowuje włoskie dania. Monika. Uczyła się gotować od swojej babci i dlatego woli tradycyjne polskie posiłki, takie jak pierogi, bigos, kapuśniak, żurek, rosół, kotlety schabowe lub mielone. Monika lubi też kasze. Wie, że są bardzo zdrowe. Często gotuje kaszę gryczaną lub jaglaną. Jednak najbardziej lubi piec ciasta, np. przykład szarlotkę, sernik, piernik. Natalia zna kuchnię ukraińską, bo pochodzi z Ukrainy. Lubi gotować zupy, smażyć ryby, dusić i smażyć mięsa, ale lubi też eksperymentować. Dziewczyny często wymieniają się przepisami.